No to więc Jankowi się pożyło krótko i szczęśliwie. I już, krótko i szczęśliwie. I odszedł dług i 30 tysięcy pani Marzenka będzie musiała spłacać. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Minister Sprawiedliwości zapowiedział zwiększenie efektywności i sprawności pracy sędziów. Minister poinformował o tym podczas konferencji prasowej stanowiącej element przeglądu resortów prowadzonego przez premier Beatę Szydło. Zbigniew Ziobro podkreślił, że w Polsce pracuje około 10 tysięcy sędziów. Spośród nich 4 tysiące pełni stanowiska funkcyjne, są przewodniczącymi, prezesami lub wizytatorami. A co z tym się wiąże? Pierwsze, wyższe dodatki, pieniądze, to zawsze jest pewnie w sferze zainteresowania każdego, ale też łączy się oderwanie od tego, co jest główną rolą i zadaniem sędziego, czyli od orzekania. My chcemy ogromną większość tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona, by w imieniu państwa sprawowali sprawiedliwość i nie zajmowali się dodatkowymi zadaniami, i temu będą służyć te działania. Oczywiście niezależnie od tego chcemy uprościć procedury tam, gdzie to jest możliwe, bez szkody oczywiście dla dobra postępowań. Minister Sprawiedliwości zapowiedział też odciążenie sędziów od niektórych zadań związanych z orzekaniem. Spod zasypanego lawiną hotelu we Włoszech udało się dotąd uratować 10 osób, z czego 8 dzisiaj. Lawina zeszła na budynek w Apeninach w środę wieczorem po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkową część kraju. Na liście zaginionych są wciąż 23 osoby. Dwie osoby uratowały się, gdyż w momencie tragedii przebywały poza hotelem. W czwartek, pierwszego dnia akcji ratunkowej, spod gruzów niemal doszczętnie zburzonego budynku wydobyto dwa ciała. Dziś tuż przed południem trafiono na ślad sześciorga ocalałych, trzech mężczyzn, dwóch kobiet i jednej dziewczynki. Pół godziny później liczba ta wzrosła do 8, dokładnie o kobietę z dzieckiem. Wszystkich odwieziono natychmiast do pobliskich szpitali. Ratownicy nie tracą nadziei na znalezienie kolejnych osób, którym udało się przetrwać blisko dwie doby pod gruzami. Na hotel w masywie Gran Sasso w Apeninach w środę o 17:30 zeszła gigantyczna lawina, spowodowana, jak się przypuszcza, 4 wcześniejszymi wstrząsami sejsmicznymi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Msza w kościele episkopalnym, wizyta w Białym Domu, ceremonia zaprzysiężenia na stopniach Kapitolu, uroczysta parada i eleganckie bale. Tak wyglądają uroczystości inauguracji 45. prezydenta USA Donalda Trumpa, które rozpoczęły się w amerykańskiej stolicy. W nocy całe centrum Waszyngtonu zostało zamknięte dla ruchu. O 4 nad ranem otwarto bramki i punkty kontrolne dla publiczności ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Wiele wskazuje jednak na to, że liczba uczestników uroczystości będzie mniejsza niż podczas inauguracji Baracka Obamy, którą obserwowały 2 miliony Amerykanów. Jednym z powodów jest niskie poparcie dla Donalda Trumpa w samym Waszyngtonie, gdzie głosowało na niego tylko 4% mieszkańców. Prezydentowi elektowi nie sprzyja też prognoza pogody, w której zapowiadany jest deszcz. Prawda jest taka, że jak będzie lać, to bardzo dobrze, bo ludzie zobaczą, że to są moje prawdziwe włosy. Żartował wczoraj Donald Trump, który noc spędził w oficjalnej rezydencji prezydenckiej Blair House. Pierwszym punktem dzisiejszego dnia jest udział we mszy w kościele świętego Jana. Następnie uda się z żoną i parą wiceprezydencką do Białego Domu na herbatę do Baracka i Michelle Obamów, skąd wyruszą do siedziby kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Zakopanego przyjeżdżają tłumy kibiców na wielkie sportowe emocje. W weekend odbędą się kolejne zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za pół godziny rozpocznie się oficjalny trening i kwalifikacje. Kibice z całej Polski z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie zawodów. To jest po prostu magia w Zakopanem. Kiedyś było na Adama, a teraz się jedzie na Kamila. No dobra, czyli co jest? Czapki, są biało-czerwone, co jest jeszcze? Co masz? Szaliki, flagę i wuwuzele. Trąbkę i czapkę też mam. Wszystko w biało-czerwonych barwach? No chyba tak. Będziesz za kogo najbardziej krzyki trzymał w tym pucharze? Kamila Stocha. Władze Zakopanego szacują, że do miasta na Puchar Świata w skokach przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże lub całkowite, miejscami słaby deszcz lub mżawka. Temperatura od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 1 stopnia powyżej zera na północnym wschodzie. A kolejne informacje dnia o godzinie 16. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup Aflowarm. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie, bo w Lidzu zawsze od czwartku są super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. Kawa rozpuszczalna Belarom 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99. A cukierki Michałki Wafel złoty 69 za 100 gramów. Jedynie złoty 69. Lidl, co tydzień coś nowego. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie, pyszne magnezowe misie. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Mamo, kiedyś wyleczę wszystkie dzieci. W szkole uwielbiałam biologię i chemię. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Tato, jak będę duży, to wymyślę dla ciebie samochód. Ukończyłem branżową szkołę. To dzięki niej pracuję dzisiaj jako stylista wnętrz samochodów luksusowych. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. W dzieciństwie marzyłam o dalekich podróżach. Dziś jestem właścicielką międzynarodowej firmy turystycznej, a to wszystko dzięki nauczycielom geografii i języków obcych. Dzięki reformie edukacji twoje dziecko spełni swoje marzenia. Wejdź na www.reformaedukacji.gov.pl. To była reklama. Na zegarze 15.38 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Świat przygotowuje się na to, co wydarzy się za niespełna 2,5 godziny. Stany Zjednoczone będą miały nowego 45. prezydenta. Będzie nim Donald Trump. Ten temat oczywiście pojawi się na naszej antenie po godzinie 16.35 i nie tylko. Po 18.00 oczywiście jeszcze bardziej, a na razie sprawy krajowe. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest już gotowy rządowy projekt powołujący centrum i określający zasady jego działania. Chodzi oczywiście o Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W tej chwili trwają konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi. Pan reprezentuje Federację Organizacji Pozarządowych. Pan, jak rozumiem, bierze udział aktywny w konsultacjach społecznych. Tak, przygotowaliśmy stanowisko i już zostało one przez nas udostępnione. Ono jest krytyczne. Krytyczne wobec planowanych zmian. To na początek wyjaśnijmy, co jest celem Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Politycy mówili, że chodzi o to, aby uregulować funkcjonowanie sektora pozarządowego. Ale ten sektor dynamicznie się rozwija od 1989 roku. I ta sfera przez 25 lat, no trudno powiedzieć, że ona jest nieuregulowana. Zarówno przepisy określają dość precyzyjnie, w jaki sposób organizacja pozarządowa może dostać od instytucji publicznej, bo to i samorządowej, i rządowej, środki publiczne. Bardzo szczegółowo jest opisane, że to musi być szczegółowy budżet na każdy wydatek, jaki jest cel, pomoc dzieciom, ubogim, bezdomnym, edukacja, wsparcie osób, które jadą na kolonie, są osobami z niepełnosprawnością. Tych celów jest bardzo dużo i ten sposób rozliczania takiej działalności to jest bardzo szczegółowo uregulowany. On jest dość restrykcyjny. Stąd no, nie przemawia cel, o którym słyszymy z ust polityków. Pan się koncentruje przede wszystkim na kwestiach finansowych. Może chodzi o coś jeszcze? Może chodzi także o stronę pozafinansową? Może chodzi o swego rodzaju skoordynowanie funkcjonowania organizacji pozarządowych? No, jeśli by tak chodziło, no to pewnie by chodziło być może o słowa pani premier, które były mniej więcej takie. Rząd czy jest krytykowany, że nie wspiera organizacji pozarządowych? Cytuję z pamięci oczywiście.
ale przeznaczamy na to miliardy złotych. Często trafią one do fundacji byłych polityków, więc nie wiem, czy to są słowa, które mogłem odkodować z pana pytania. W samej tej tezie jest dużo nieprawdy i pewnie ktoś panią premier wprowadził w błąd, że ten świat jest nieuporządkowany. I też często, bo rozumiem, się pani premier mówi o miliardach złotych, to jak często, to musi chodzić o setki milionów. No to trudno powiedzieć, że często trafiają do fundacji byłych polityków. Ja na 15 lat jestem związany z organizacjami pozarządowymi. Oni z dziadkiem? Ja przyznam szczerze, nie spotkałem takiej sytuacji. Ale też myślę sobie, no dobrze, nawet jak gdyby się zdarzyła czarna owca. Tak? No, zdarzają się w różnych środowiskach tak, czarne owce. No to pani premier, znając siłę mediów, wiedzą też, że bardzo pożyteczne sprawy są realizowane, bardzo pożyteczne działania są prowadzone przez organizacje pozarządowe, bardzo lokalnie, to jest robione z sercem. No, pani premier jednak warto, mówiąc takie słowa, pamiętała, że to niszczy wizerunek działalności społecznej. I to bardzo negatywnie wpływa na możliwości takiej solidarności na co dzień, a przecież państwo nie radzi sobie ze wszystkimi problemami. To na pewno nie jest tak, że my na państwo możemy liczyć. Ale premier Beata Szydło mówiła też o innej sytuacji, mianowicie o tym, że różnego rodzaju fundusze przeznaczone na działalność pozarządową są usytuowane w różnych miejscach, a chodzi o to, żeby ten strumień scalić. No to idę za myśl, nie rozumiem, rozumiem, że pan cytuje panią premier, to ja powiem tak. Z pamięci. Z pamięci oczywiście. No to jeśli pani minister Rafalska, skrótami rozmawiamy, zajmuje się, nie wiem, rynkiem pracy albo pomocą socjalną, to czy jeśli z jej ministerstwa przekazywane są środki, to znaczy, że one są niedobrze przekazywane i to pani premier chciała nam powiedzieć i chciałaby to scentralizować, bo dlaczego mówię o pani minister Rafalskiej, która jest rzeczywiście ze środowiska pomocy społecznej, długo lat pracowała w tym środowisku, bo środki, które mają trafić do Narodowego Centrum, są do tej pory w dyspozycji właśnie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ja nie rozumiem tej tezy, więc szukamy dalej. To może skupmy się teraz na państwa postulatach, bo państwo oczywiście biorą udział aktywny w konsultacjach społecznych, które trwają, a dotyczą one projektu ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Co państwa niepokoi w szczególności? Czego dotyczą państwa uwagi? Chodzi przede wszystkim o finansowanie? To jest kilka spraw, ja spróbuję je wymienić. Pierwsza jest taka fundamentalna. Ona dotyczy, że ja nie znam środowiska, znam bardzo szeroko z różnych stron regionu, z różnych regionów, małych miejscowości, osoby zaangażowane w ten świat społeczny, pomocy różnej i charytatywnej, i edukacji. I chyba taka koncepcja nigdy nie została przez to środowisko przedłożona. To nie jest pomysł środowiska. Znaczy, tak państwo nigdy nie postulowali ułatwień ewentualnych. Tak mi się, znaczy ja nie znam takiej, także to nie jest pomysł środowiska. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sama koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, są to oczywiście spory definicyjne i tak dalej, co do zasady mówi o tym, że chodzi nam o obywatela aktywnego, który na podstawie wolności własnych angażuje się w życie społeczne. I teraz czy w związku z tym państwo, rozumiane jako po prostu rząd, może koordynować takie postawy obywatelskie, może zarządzać takimi postawami obywatelskimi? Tu jest także takie porozumienie kompletnie ideowe. To, co może zrobić, to może tworzyć warunki. Ale jak wczytujemy się w dokument, to my raczej odnajdujemy tam elementy, które krytykujemy, jeśli jesteśmy zdania, i to jest w naszej opinii, że raczej są niszczone warunki, które by umożliwiały rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Czyli z jednej strony apelu czy postulatu środowiska organizacji pozarządowych nie było, aby powołać tego rodzaju organizację, tego rodzaju byt do życia. Z drugiej strony pojawiają się tam przesłanki ku temu, czy przesłanki, które pan określa jako
być może niszczące dla organizacji pozarządowej. Jak to rozumieć? Tak, i ja używam, to się może wydawać, że to są silne słowa, ale powiem dlaczego używam tych silnych słów. Bo z drugiej strony mieliśmy do czynienia ponad tydzień trwał my mówimy o tym serial w telewizji publicznej, w wiadomościach, który niszczył wizerunek organizacji pozarządowych. Tam bardziej były insynuacje, a żadne fakty nie było.